Angelika, powiedz, co teraz dzieje się w twoim życiu, bo słyszałem, że twoja kariera rozwija się też w troszeczkę inną stronę, bardziej aktorską. Tak, to prawda, moja kariera rozwija się w stronę aktorską. Jak to wygląda? Udział w takim projekcie Zostań gwiazdą filmową i tak naprawdę jestem najlepsza na swoją rolę w Poznaniu. Eliminacje będą 28 stycznia i to będzie w Giżycku, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda przejść do... Ja też mam nadzieję, że ci się uda. Życzę ci tego. Ale ty wcześniej już miałaś role filmowe, prawda? Tak, były to role drugoplanowe. A możesz opowiedzieć trochę? Co to było? Jeden film to jest Strefa na gości. Mianowicie jest to polsko-holenderska produkcja. Ukaże się, no myślę, że w połowie roku, więc będzie można troszeczkę podejrzeć. Strefa na gości, czyli coś erotycznego. O miłości dwóch kobiet do siebie. Aż tak, to odważna jesteś, ale to jest jakaś większa rola czy mniejsza rola? Mniejsze. Jakby można powiedzieć, że od razu Rzymu nie zbudowali. W związku z tym no nie skoczę od razu na role pierwszoplanowe, tak? To kogo tam zagrałaś? No, piękną kobietę. No oczywiście, a wiem, że też zagrałaś w serialu. Byłam dublerką aktorki Anity Sokołowskiej, ale to było tak na chwilę. Skoro już jesteśmy przy strefie na gości, przy tego typu tematach, czy masz problemy z rozbieraniem się jako modelka, czy to jest duży wstyd? To znaczy, jest to krępujące. Jeżeli jest fotografem, jest to kobieta, to jak najbardziej nie ma problemu. Natomiast jeżeli jest to mężczyzna, jest to trochę krępujące. Ale myślę, że tak długo ja już jestem w branży, więc dla mnie już jest, jakby można powiedzieć, to po prostu rutyna. A jak wspominasz swój występ w Playboyu? Proszę? Jak wspominasz swój występ w Playboyu? A w Playboyu świetnie. Naprawdę, bardzo sympatycznie. Mam zamiar oczywiście być na następnych okładkach, także zobaczymy, co będzie dalej. Czyli rozumiem, że dostałaś propozycję, czy starasz się o drugą sesję? A tego nie mogę zdradzić. A pokażesz więcej? Pokażę więcej, tak. 1 lutego będzie można mnie podziwiać na pokazie mody u Gawła.